Dzień dobry. Dzisiaj jeden z moich ulubionych przepisów, na przygotowanie łopatki wieprzowej. Zrobimy idealną, szarpaną wieprzowinę. Zapraszam. Nazywam się Grzegorz Caputa i uwielbiam smakować życie. Gotuję, jem, robię zdjęcia, filmy, piszę książki o gotowaniu. Chłonę wszystko, co mnie otacza. Stworzyłem przepisy Joli, jeden z największych projektów kulinarnych w sieci. Moje życie zawodowe i moje pasje obracają się dookoła kuchni. Podróżuję w poszukiwaniu nowych doznań. Zapraszam Was do mojego świata, pełnego przepisów, smaków i obrazów. Chcecie zrobić idealną szarpaną wieprzowinę? Oczywiście musimy zacząć od mięsa. Kupcie najlepsze mięso, jakie możecie. Ja kupiłem u rzeźnika kawał łopatki wieprzowej. Taki piękny. Oprócz mięsa potrzebujemy jeszcze kilku innych składników. Przede wszystkim majeranku. Mam łyżkę majeranku. Majeranek jest niezbędny do wieprzowiny. Wieprzowina plus majeranek, idealne połączenie. Pół łyżki wędzonej papryki. Używamy wędzonej papryki, dlatego podbija nam smak. Dwóch ząbków posiekanego czosnku. Dwóch łyżek miodu, naturalnego, nie używajcie sztucznego do tego. Moje ostatnie odkrycie, pół szklanki słodkiego wermutu. Nie musicie dodawać wermutu, ale zacząłem go stosować mniej więcej 2 miesiące temu, dokładnie do szarpanej wieprzowiny i robi to coś, ten dodatkowy smak. Także jeżeli macie, dodajcie pół szklanki wermutu, pół szklanki jasnego piwa, to pozycja już raczej obowiązkowa, pół pokrojonej cebuli zwykłej, no i oczywiście sól i pieprz. Żeby przygotować to mięso, potrzebujemy naczynia, w którym możemy je zapiec i takiego naczynia, które możemy zamknąć. Zaczynamy od tego, że wlewamy alkohol. Na początek wermut. Następnie dowolne, jasne piwo. Teraz dodajemy miód. Alkohol i miód już mamy dodany. Teraz dodamy majeranek. I wędzoną paprykę. Teraz solimy obficie. Następnie pieprz. Teraz dodajemy czosnek. I ostatni składnik, czyli cebula. Zapewne części z Was nasuwa się pytanie, czy nie przyprawiam z jednej i z drugiej ze stron. Nie potrzeba. Dlatego, bo to mięso będziemy piekli bardzo długo i będziemy je obracali. To jest tak, że przez pierwsze 2 godziny pieczemy z jednej strony, następnie obracamy i pieczemy z drugiej strony. Później odkrywamy i pieczemy jeszcze godzinę. To mięso pieczemy przez 5 godzin. Tak przyprawione mięso zaraz powędruje do piekarnika. Dlaczego nie nagrzewałem piekarnika wcześniej? Bo to i tak nie ma znaczenia. No, on się nagrzeje w ciągu pierwszych 3-5 minut, więc niczego nam to nie zmieni. Możemy spokojnie włożyć to mięso do zimnego piekarnika. Tak, możemy je włożyć do zimnego piekarnika. Nie wpłynie to kompletnie na nic. Przede wszystkim musimy je przykryć. Teraz ustawiamy piekarnik. Grzanie góra i dół 150 stopni. Mięso wkładamy na pierwsze 2 godziny do piekarnika. Będziemy je piekli w temperaturze 150 stopni pod przykryciem. Później wyciągamy, obracamy, przykrywamy ponownie i znowu pieczemy w temperaturze 150 stopni przez kolejne 2 godziny. Następnie wyciągamy, ściągamy pokrywkę i szarpiemy widelcami. Dlatego szarpana wieprzowina. Wkładamy ponownie do piekarnika, już na godzinę, bez przykrycia. To jest takie wykończenie naszej potrawy. Mięso piekłem 2 godziny z jednej strony pod przykryciem, później obróciłem 2 godziny pod przykryciem, a następnie godzinę bez przykrycia. Wyciągam je, bo już jest gotowe. Szarpana wieprzowina gotowa. Co możemy z nią zrobić? Możemy ją podać jako danie obiadowe. Możemy ją podać na zimno, na kanapkach. Możemy ją podać z makaronem. Wybór tak naprawdę nieograniczony. Zostawcie więc kciuka w górę, subskrybujcie kanał i piszcie, co chcecie zobaczyć w następnych odcinkach. Do widzenia!